Hej, witajcie, tutaj na 265 i na ponownie zagrajmy w FIFA 19 Liga Mistrzów 17 września. Następny mecz z grupy H. Chelsea kontra Valencia. Liga Mistrzów poza grupowa. Chelsea kontra Valencia, poza grupa z grupy H, czyli pierwszy mecz na razie taki przygotowałem. Jeszcze mam dzisiaj skończę ten mecz na 17 września i zacznę sobie od później nagrywać. No. W 18 września. Także bez zbędnego przedłużenia odpięcie sobie widzę. Czekajcie, tylko oczywiście muszę sobie jeszcze poprawić. Okej. Bez przedłużenia, Chelsea, chyba tak. Tutaj nie było zbytek. Także gramy po Chelsea. Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Aż trudno uwierzyć, a może warto to przypomnieć, że kiedyś nawet w najsilniejszych ligach większość zawodników była tej samej narodowości. Sentymentem wspominam tamte czasy. Mobilność zawodników teraz jest istotnie większa, ale i wśród najsilniejszych lig wciąż są jeszcze takie, w których przeważają miejscowi piłkarze. Herb Chelsea przeszedł na przestrzeni lat aż 5 zmian. Zanim pojawił się w nim sławny lew, widniała tam sylwetka emerytowanego żołnierza Królewskiej Armii. Właśnie takimi weteranami bowiem opiekował się pobliski szpital. Do lat 50. piłkarze Chelsea taki właśnie mieli przydomek – emeryci. Potem zaprezentowano niebieski herb z inicjałami, który dał początek nazwie The Blues, a następnie dodano lwa – symbol dzielnicy Chelsea. Niegdyś to właśnie na Stamford Bridge rozgrywano mecze finałowe rozgrywek o Puchar Anglii. Było to w latach 1920-1922, czyli przez 3 sezony, zanim tę funkcję przejął stadion Wembley. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Gameiro. Gameiro! Ale z jaką łatwością zrobił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Dobre przejęcie, brawo! Jorginho. Oh.
to chodziło! Znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dobrze i przejął. Gameiro. Dobra, odebranie piłki bez fału. Musa Lopetis. Kevin Gameiro. No, może być groźnie. Nie jest sam. Obok partnerzy. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobry przechwyt na połowie rywala, no i od razu ruszają z atakiem. Parejo. Gonzalo Gedis. Jorginho. Przejść grę z własnego pola karnego. Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. Uderza! Bramka dla Chelsea! Rewelacyjnie gra. Może zapisać sobie na to już drugie trafienie. Bo już na tego gola innego kąta. Ofensywna gra opłaca. Złe podanie i strata w środku pola. Poglenu. Rodrigo Moreno. Ma do kogo zagrać. Barki. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Jorginho.
Kevin Cameron. To nie jest duża przewaga. Fantastyczny się tutaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Spójrzmy na tego piękne uderzenie. Hat-trick. Jego wielkim jest w niesamowitej formie. Wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. 3 do 1 taki wynik pozwala na trochę oddechu. Z bramki. Ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Próbuję teraz skrzydłem Rodrigo Moreno. No teraz mają szansę. Wydawało się, że stracił. Sędzia sygnalizuje faul, będzie rzut wolny przeciw Walencji. Koniec ataku, bramka wznowi za chwilę grę od bramki. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Pas. Kevin Gameiro. Dobrze, szansa. Sam nie wierzy, że w tej sytuacji jest strzelił bramki. To mogło przywrócić nadzieję całej drużynie, a tymczasem grozi jej kompletne załamanie morale. Salo Gefis. Był faul, rzut wolny dla Walencji. No trafił wprost bramkarza. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3 do 1. Graczy za moment wejdzie na boisko. Zapraszamy po przerwie na drugą część spotkania. The Blues naciskali, ale ciekawe, czy starczy im sił na drugą połowę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Azpilicueta. Thank you.
ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Emerson. Cesc Fabregas. No i mamy stratę piłki. Zagrali po skrzydle, dobry początek akcji. Zawodnik Walencji znowi w żytem zamku. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. A udało mu się odebrać piłkę. Kondogbia. Maczłaj. Rodrigo Moreno. Piłka nie dotarła do adresata i rywale wprowadzą piłkę do gry z linii bocznej. Gonzalo Gedis. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Kondogbia. Gonzalo Gedis. Maczłaj. Dziwna praktycznie trafiła przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Przeciwnicy przejęli. Po niecelnym podaniu piłka znalazła się za linią boczną i rywale za chwilę wznowią grę. Rodrigo Moreno. Dobre przejęcie piłki, teraz Chelsea. Dobrze, jest zawodnik na czystej pozycji. Koniec ataku, nie będzie zagrożenia. Piłka poza boiskiem, rozpocznie za moment bramkarz. Strata i przy piłce rywale. Ależ walczą o piłkę. Gaja. Maczłaj. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Cesc Fabregas. Kondogbia. Fabregas. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Gaja. Może spróbować uderzenia na bramkę. Piłka wyszła na outbrankowy, za chwilę grę wznowi bramkarz. Victor Moses. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Dobre, dalekie wybicie. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Arejo. Podaje z powrotem. Gonzalo Gedis. Victor Moses.
Jest okazja do strzału. Piłka opuściła boisko, a za moment rozpocznie grę bramkarz. Jest groźnie, może strzelać. Piłka poza placą gry. Rywale wznoszą grę od własnej bramki. Dobre przejęcie, brawo! Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Wybiega na pozycję. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Mecz powoli dobiega końca. Pozostały 3 minuty. Jaja. Pareko. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Pas. No, będzie gol. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Dziękuję za uwagę po wszystkim w tym meczu. Ja nie wiem, czy spodobało, nie tylko zapchować w górę, Owszem, niby to tylko sparing, ale wysokie morale może być ważne w meczach o punkt. Zostawić komentarz, suba zrobić ten dół, słyszę jak to będzie słyszymy, że jest w jednym meczu. W tym meczu to tyle. Trzymajcie się, cześć.